Na koniec wracamy na skocznię Kulm, gdzie bohaterami weekendu lotów narciarskich byli Peter Prewc, drużyna Norwegii i Aleksander Wielki. Oto orzeł. Orzeł przedni. Rodzina Jastrzębiowatych. Lotnik, co się zowie. Latający ideał. Otrzeć się o doskonałość. Nie jeden by chciał. Poznać takiego lotnika to też coś. Jemu się udało. To było spotkanie na szczycie. Polski orzeł Kamil Stoch i orzeł Aleksander Wielki. Było to miłe spotkanie. Oczywiście nie powiedział mi zbyt wiele, ani tym bardziej nie dał żadnych wskazówek, ale patrząc na jego spokój, myślę, że nie musiał. Taki orzeł to jest gość. Bez nart, bez kasku, bez kombinezonu. Rzucany porywami wiatru, mimo przeszkód zachowuje spokój. Ląduje w punkt. Ląduje daleko. Ląduje oczywiście z telemarkiem. Oby nasze orły szeroko rozłożyły skrzydła w Zakopanem. Puchar Świata na Wielkiej Krokwi już w tym tygodniu.